i ich córce Aleksandrze. Prezydent przekazał papieżowi plakietkę w srebrze z widokiem Giewontu oraz statuę z brązu przedstawiającą orła zrywającego się do lotu. Papież zwiedził kaplicę Pałacu Prezydenckiego. Podarował do kaplicy plakietkę w brązie przedstawiającą Matkę Bożą. Potem Ojciec Święty odmówił krótką modlitwę. Wtedy biskup polowy Leszek Sławoj-Głódź zaintonował Boże coś Polskę. Po spotkaniu z prezydentem, a przed wizytą w parlamencie, byłych żołnierzy AK na całym świecie oraz osób i instytucji emocjonalnie związanych z historią państwa podziemnego. Jan Paweł II powiedział w Sejmie, że był to dla niego bardzo wzruszający moment. Dziękujemy. Serdecznie dziękujemy. Przyrzekamy. Przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie papież poprowadził modlitwę za duszę Polaków, którzy tam zginęli. Wszechmogący wieczny Boże, pomóż nam przebaczyć, chroń nas od wojny, nienawiści i niepamięci, powiedział Jan Paweł II. Przez kilka minut papież modlił się sam w skupieniu. Na placu zaległa wtedy cisza. Pomnik przedstawia platformę sowieckiego wagonu deportacyjnego wypełnioną nagrobkami katolickimi, prawosławnymi i żydowskimi. Po południu Ojciec Święty modlił się pod pomnikiem na Umschlagplatz, w miejscu, z którego hitlerowcy wywozili Żydów z warszawskiego getta do obozu zagłady w Treblince. Papież odmówił modlitwę, którą ułożył sam. Pierwszy raz zmówiono ją 17 stycznia podczas obchodów drugiego dnia judaizmu w Kościele katolickim. Absolutnie nikt z nas nie dąży do jakiejkolwiek konfrontacji, tylko dąży do pogłębiania dialogu, który się odbywa różnie, ale ciągle idziemy do przodu. Dialog polega na tym, że istnieje polaryzacja stanowisk, natomiast od nas zależy, co my z tym zrobimy. Gdybyśmy się we wszystkim zgadzali, to z pewnością dialog byłby niepotrzebny. Jan Paweł II dla dialogu chrześcijańsko-judaistycznego uczynił więcej niż wszyscy dotychczasowi papieże. Ojciec Święty wielokrotnie potępiał antysemityzm jako niezgodny z Ewangelią. Jest pierwszym w dziejach papieżem, który odwiedził żydowską synagogę w 1986 roku w Rzymie. Wielkie znaczenie dla rozwoju wzajemnego dialogu miał wydany rok temu w Watykanie dokument w sprawie Holokaustu i stosunku chrześcijan do Żydów. Dokument ten jest wezwaniem do refleksji nad Shoah i zastanowieniem się nad tym, że na naszych oczach w kraju od wieku chrześcijańskim wymordowano miliony współobywateli.